Zabawa w chowanego. Dawno, dawno temu w odległym królestwie mieszkała śliczna księżniczka Melania. Melania była mądra i bystra i uwielbiała grać w gry. Jej ulubioną była zabawa w chowanego. Melania miała wysoką wieżę zbudowaną specjalnie dla niej. Wieża była tak wysoka, że księżniczka widziała z niej wszystko, dlatego nikt nie mógł się przed nią ukryć. Król bardzo kochał swoją córkę. Mimo że była niezwykle mądra, uważał, że zachowuje się jak dziecko. Najgorzej było, kiedy pytał ją o małżeństwo. Melanio, kochanie, kiedy wybierzesz dla siebie męża, co? Och, ojcze, dlaczego o to pytasz? Wiesz, że wcale nie chcę wychodzić za mąż. Ależ, kochanie. Ojcze, czy wiesz, jaka jestem inteligentna? Czy jesteś w stanie znaleźć kogoś mądrzejszego ode mnie? Och, wiem, że jesteś inteligentna, ale czasami zachowujesz się jak małe dziecko. Ty i te twoje gry. Może powinnaś poślubić mężczyznę złożonego z puzli. Mąż złożony z puzli? Haha, cudownie! Ojcze, niniejszym oświadczam, że poślubię mężczyznę, który doskonale się ukrywa. Co? Masz zamiar zdecydować o małżeństwie, bawiąc się w chowanego? Osoby wysoko urodzone nie mają czasu na gry. Ten sposób nigdy nie znajdziesz męża. Wiem. I o to mi chodzi. Potem wielu młodych królów i książąt przybyło starać się o rękę księżniczki. Wszyscy myśleli, że łatwo się schowają, ale księżniczka ze swej wieży potrafiła wypatrzeć każdego. Wkrótce zabrakło kandydatów na męża dla księżniczki. Melania była bardzo szczęśliwa, w przeciwieństwie do króla. Melanio, nie rób tego. Poślub jednego z tych książąt. Ten z ciemnokasztanowymi włosami wyglądał dobrze. Ten, który ukrył się w beczce z rybami? Nie ma mowy. Wolałabym poślubić żabę. Nie poślubisz. Żabę też odrzucisz. W międzyczasie książę Wilhelm, który słyszał o dziwnej zachciance księżniczki, śpieszyłby ją poznać. Był silnym, przystojnym, młodym mężczyzną, ponadto był bardzo miły. Au! Pomocy! Niech ktoś mi pomoże! Proszę! O, biedny mały motylku! Proszę, jesteś wolny. Och, dziękuję ci, dobry człowieku. Jestem twoim dłużnikiem. Cóż, czy zrobiłem tylko to, co należało? Jesteś bardzo miły. Ilekroć będziesz miał jakieś kłopoty, przyjdź do mnie, a pomogę ci. Cóż, muszę już lecieć. Pa, 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 pa. Motyl odleciał, a książę ruszył dalej w drogę. Gdy jechał przez las, usłyszał, jak ktoś krzyczy z bólu. O, moja stopa, jak mnie boli! Pomocy! Niech mi ktoś pomoże! Wilhelm spojrzał w krzaki i zobaczył królika z łapką zaplątaną w korzenie drzewa. Och, biedny króliku, to wygląda okropnie. Pozwól, że ci pomogę. Wilhelm uwolnił królika tak delikatnie, jak tylko mógł. Au, au. Ale, króliku... O, to będzie boleć. Nie, 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 nie. Co? Skończyłeś? O, jestem wolny. Hip, hip, hura, jak cudownie. Mogę ci się odwdzięczyć? Cóż, po prostu dbaj o siebie. Wielkie dzięki. Jesteś dobrym człowiekiem. Pamiętaj, że kiedy nadejdzie czas i będziesz mnie potrzebować, po prostu mnie poszukaj, a ja wyskoczę, żeby ci pomóc. Do widzenia! I pokicał, całkiem zadowolony z pomocy Wilhelma. Wilhelm uśmiechnął się i ruszył dalej. Zbliżając się do skraju lasu, zobaczył orła. Był zmęczony i bardzo głodny.
Wilhelmowi zrobiło się go bardzo żal. Miły podróżniku, daj mi coś do jedzenia, jeśli możesz. Moje skrzydła są dziś dla mnie zbyt ciężkie, nie mogę latać. Mam tylko trochę chleba. Możesz zjeść cały, jeśli chcesz. O, dziękuję ci. Niam, 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 niam. Orzeł szybko zjadł cały chleb i wyglądał na znacznie szczęśliwszego. Dziękuję ci bardzo za nakarmienie mnie. Czy jest coś, co mogę zrobić w zamian? Nie potrzebuję teraz niczego. Cieszę się, że mogłem pomóc. Więc, kiedy będziesz czegoś potrzebować, zawołaj mnie, a na pewno ci pomogę. Wilhelm skinął głową i ruszył dalszą drogę do królestwa. Wkrótce dotarł do pałacu i udał się do księżniczki Melanii. O, popatrz! Kolejny konkurent! Dzięki Bogu jeszcze jacyś zostali! Kiedy Melania zobaczyła Wilhelma, była zdumiona. Nigdy wcześniej nie widziała tak przystojnego mężczyzny. Witaj, księżniczko Melanio! Wasza wysokość? Jestem książę Wilhelm i przybyłem tu, by poprosić o rękę księżniczki. Ty na poważnie? Nie słyszałeś o innych konkurentach i ich próbach? Słyszałem o nich, wasza wysokość, ale coś mi mówi, że zrobię to lepiej od nich. Postaram się ukryć przed tobą jak najlepiej potrafię. Melania była zaskoczona pewnością siebie Wilhelma. W porządku. Zacznijmy od razu. Idź i ukryj się. Ale przypominam, że chociaż to królestwo jest ogromne, na pewno cię znajdę. Wilhelm uśmiechnął się i wyszedł. On jest tym jedynym. To jest książę, którego poślubisz. Oczywiście, że nie. Z łatwością go znajdę. Tymczasem książę Wilhelm poszedł znaleźć orła. Jeśli to, co mówi księżniczka, jest prawdą, to lepiej poprosić o pomoc. Panie orle! Panie orle, słyszy mnie pan? Orzeł usłyszał go i zleciał w dół. Witaj! Co mogę dla ciebie zrobić? Muszę się ukryć przed księżniczką Melanią. Czy mógłbyś mi pomóc? Orzeł zaniósł Wilhelma do swojego gniazda i usiadł tak, aby go zasłonić. Księżniczka Melania wspięła się na wieżę i rozejrzała się dokoła. Nigdzie nie widziała Wilhelma. W końcu wyjęła lunetę i spojrzała przez nią. Gdzie on się ukrył? Nie ma go blisko łodzi nad brzegiem morza. Nawet lasy nie wydają się... Zaraz. Czy to nie on? Kiedy przyjrzała się bliżej, zobaczyła dwie nogi wystające z orlego gniazda. Jak udało mu się tam ukryć? Na dodatek obok orła. Poszła do niego i zawołała. Wilhelmie, widzę twoje nogi. Znalazłam cię. O, czy to znaczy, że przegrałem? Cóż, znalazłeś naprawdę dobrą kryjówkę i bardzo długo musiałam cię szukać. Dlatego dam ci jeszcze jedną szansę. Wilhelm odszedł, by poszukać innej kryjówki. Tym razem zawołam królika. Panie króliku, czy słyszy mnie pan? Potrzebuję pomocy. Ho, ho, ho. Oto jestem. Hop, hop, hop. Co mogę dla ciebie zrobić? Proszę, pomóż mi ukryć się przed księżniczką. Wkrótce zacznie mnie szukać. Hu, 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 hu. Kolejny książę skazany na porażkę. Ale zabawne. O, tym razem wygram. Tylko mi pomóż. Dobrze, dobrze. Wykopię dla ciebie norkę w ziemi. Schowasz się. Wkrótce królik wykopał dziurę na tyle głęboką, że Wilhelm mógł się w niej ukryć. Jedynie jego włosy wystawały odrobinę. Hmm.
Jeśli wetknę kilka kwiatów, twoje włosy będą wyglądać jak ładny czerwony krzak. Cóż, czas na mnie. Mam nadzieję, że wygrasz tę grę. Po powrocie do wieży księżniczka Melania rozglądała się za księciem Wilhelmem. Znowu długo szukała i nigdzie nie mogła go znaleźć. Och, jeszcze raz? Przyjrzałam się wszystkim drzewom i na żadnym z nich go nie ma. Gdzie on może być? Co to jest? Co to za dziwny, mały, czerwony krzaczek? Zaraz, czy to możliwe? Opuściła wieżę i wkrótce stała u boku Wilhelma. Mały czerwony krzaku, czy zechciałbyś wyjść z ziemi? Znowu cię znalazłam. O! Znowu świetnie się spisałeś. Wiesz co? Ponieważ i tym razem dobrze się ukryłeś, dam ci ostatnią szansę. Naprawdę ostatnią. Wilhelm udał się na poszukiwanie nowej kryjówki. Co mam zrobić? Nie wiem, gdzie się schować. O, witaj. To ty mi pomogłeś. Czy coś się stało? Czy czegoś się obawiasz? I tak Wilhelm opowiedział wszystko motylowi. Pozwól, że ci pomogę. Widzisz, jestem strażnikiem tego lasu. Dam ci coś dobrego do zjedzenia. Zjedz ten owoc, a przemienisz się w co tylko zechcesz. Wilhelm włożył owoc do ust i po chwili zamienił się w żabę. Oj, czy naprawdę chciałeś zamienić się w żabę? Księżniczka ci za to nie pokocha. Kum. Dobrze, że rzuciłem małe zaklęcie na ten owoc. Kiedy księżniczka wypowie słowa poddaje się, wrócisz do swojej ludzkiej postaci. To jest niesamowite. Muszę teraz iść do księżniczki. Na pewno mnie nie pozna. W wieży Melania zaciekle szukała księcia Wilhelma. Wypatrywała go blisko i daleko, ale nigdzie go nie było. Co mam zrobić? Nigdzie go nie ma. Ani nad morzami, ani w latach, ani w pałacowych ogrodach. Szukałam już wszędzie. Kum. Żaba! Idź stąd. Szukam mojego księcia, nie ciebie. Wilhelm zaczął chichotać. Zabawne. Ona naprawdę nie wie, że to ja. Melania kontynuowała poszukiwania. Wreszcie postanowiła wyjść z wieży i przeszukać okolice. Sprawdziła za każdym drzewem. We wszystkich dziurach, a nawet w stawach. Ale bez względu na to, gdzie szukała, nigdzie go nie było. Och, nigdzie nie mogę go znaleźć. Może zamienił się w ptaszka i odleciał? Kum. O, dlaczego jeszcze tu jesteś? Wciąż mnie śledzisz. Sio! Kum. Może powinnam cię poślubić? Przecież powiedziałam ojcu, że w końcu wyjdę za żabę. Poddaję się. I w tym momencie Wilhelm wrócił do swojej prawdziwej postaci. Witam, księżniczko. Ty? Ty? Ach, ty byłeś żabą? Ale jak to zrobiłeś? A to już mój sekret. Wygrałem, prawda? Byłeś przy mnie przez cały ten czas, a ja o tym nie wiedziałam. Tak, wygrałeś. Przyznam się, że bardzo się cieszę, bo chcę wyjść za ciebie za mąż. Czy nie jestem największym szczęściarzem? Następnego dnia księżniczka Melania i książę Wilhelm pobrali się szczęśliwie. Król był szczególnie uradowany. O, nie mógłbym być teraz szczęśliwszy. Królik, orzeł i motyl również byli królewskimi gośćmi na weselu, ponieważ Wilhelm opowiedział Melanii, jak pomogli mu wygrać. Na szczęście księżniczka przyjęła tą opowieść i zaprosiła całą trójkę. Dobrze, myślę, że powinienem teraz przestać mówić i cieszyć się jedzeniem. Pa!